czwartym Costa Curta, numerem piątym kapitan drużyny Maldini, numerem dziesiątym słynny Roberto Baggio, z numerem jedenastym Albertini, z numerem trzynastym Dino Baggio, z numerem czternastym Berti, z osiemnastym Catiraghi i z dwudziestym Iñori. Zespół Meksyku w bramce Campos, z numerem drugim Suarez, z trzecim Ramirez Perales, z czwartym Ambriz, z numerem szóstym Bernal, z numerem... ...podne podanie i opanowanie Daniele Massaro. 48 minuta gry. Włosi obejmują prowadzenie w tym spotkaniu. Demetrio Albertini, Massaro cudownie na pierś. Natychmiast, nawet nie patrzył, gdzie Campos, przybiją rzeczywiście meksykańskiemu bramkarzowi piłkę z głowy. Włosi obejmują prowadzenie w meczu, Włosi obejmują prowadzenie w tabeli grupy E. Włosi jak na razie w gronie 16 najlepszych drużyn tego turnieju. 58 minuta gry. Nie tylko Luis Garcia cudownie strzela z daleka, ale i ten 32-latek Marcelino Bernal nie sięgnął Signori piłki. Cudownie między nogrami chyba Maldiniego, tuż obok ręki i tuż obok słupka. Nie wiem, który z panów kibicuje Meksykowi w studiu. Słyszałem, że ktoś chciałby Meksyk zdobył gola. No i stało się 1-1. Jakaż radość Meksykanów, ale już muszą wracać. Radość Meksykanów! Bernal z celcem wyrównującej bramki z 57.